Równanie. W zbiorze rzeczywistym nie ma rozwiązań, ma dokładnie jedno rozwiązanie, ma dokładnie dwa rozwiązania. Aby zacząć w ogóle rozwiązywać wyrażenia wymierne, trzeba w pierwszej kolejności zawsze wyliczyć dziedzinę. Dziedziną jest po prostu to, co wstawione na dół do mianownika wyzeruje nam dół i wyrzucone to coś, co wyzeruje nam dół ze wszystkich liczb rzeczywistych. Bo pamiętamy, nie wolno dzielić przez 0. No to spójrzmy tak, mamy tak, x odjąć 1, tutaj mamy x plus 1 do kwadratu, pamiętamy, dziedzina nie może się równać 0. Żeby to teraz rozwiązać, każdy z nawiasów przyrównamy sobie do 0, oczywiście ze skreślonym wynikiem, znakiem równa się. I tutaj mamy tak, że x nie może być 1, tutaj weźmiemy sobie całe działanie z nawiasu różne od 0 i x nie może być minus 1. Mamy dziedzinę. To teraz, żeby to rozwiązać, po prostu sobie pomnożymy razy mianownik obu stronie, żeby nam się skróciło to ładnie. I teraz tak, mnożąc przez mianownik, dół nam znika, a góra zostaje. Czyli teraz tak, jeżeli nam góra została, no to mamy taką sytuację podobną do dziedziny, tylko że tutaj będzie równa się. To teraz znowuż, to ten nawias sobie do 0 dajemy, przyrównujemy, mamy x równa się 1 i ten nawias do 0. Mamy tak, x odjąć 1 równa się 0 i x równa się 1. I teraz sprawdzamy, przepraszam, ten pierwszy będzie minus 1. I teraz sprawdzamy, które z rozwiązań pasuje do dziedziny, czyli będzie pasować, jeżeli nie jest wyrzucone. Mamy tak, x równa się minus 1 tutaj i widzimy, że x równa się minus 1 jest wywalone, czyli ten wynik nie należy do dziedziny. To teraz tutaj x równa się 1 i tutaj też mamy x równa się 1 i czyli ten też wynik nie należy do dziedziny. Jeżeli nie wyszedł inny wynik, to automatycznie równanie nie ma rozwiązań.